witam. Szykuję się właśnie do wybierania obornika na drugiej stronie hali. Rozebrałem już, skończyła się melasa. Teraz ją postawię, jak przyjedzie. Chyba tutaj, gdzie forsznic stoi. Także te sobie cegiełki wrzucę tutaj. Dobra, zleciały. Jak widzicie, szeroka łycha. Dobrze się tam wybiera. Zetor stoi już tak, jak mam przeganiać byki, nie? A ja mam teraz ciężkie zadanie. Muszę zdjąć klapę sam. Czują, co się będzie działo. Mniej więcej. Dobrze, że jestem Packermano. O, może sobie tutaj leżeć. Taka ulewa spadła wczoraj. Normalnie woda nas zbombardowała. Dosłownie. Koło dookoła i nie mów, że turbina niech chodzi. Tu się otworzy drzwi i będzie jak gitas. Ale muszę cielaki zagnać. Nie, cielaki? Jesteście cielaki czy już odsadki? Poszły. Ale błoto się zrobiło. Do domu! Do domu! Gdzie?
zasłonię tym, bo jak te są tutaj na wierzchu, w sensie na wybiegu, to bardzo tamte są ciekawskie i napierają mi na wybieg, także prawie się dostały. I dopiero teraz tutaj. Tak. Tutaj takim dużym gwoździem zabijam goździa. Mój ojciec samo przyjechał. Wykorzystam go do pomocy. Przy zaganianiu, przeganianiu, bo część wybiega na wybieg, to druga część się wraca. Ja muszę iść tam, te są tu, te wracają. I taka nerwówka jest wtedy trochę. Idę po niego. Nic przyjemnego, jak takie błoto się robi. Ja będę wykręcał tam na pewno. Tutaj sobie mogę stanąć. Pierwsza łyżka nabrana. Łobuz stracił roga.
Poszedł. Poszedł łobuzie. Lubię patrzeć, jak są na wybiegu. Idę jeszcze z tamtej strony, zobaczę szybki rzut. Te już miały mokro. U nich chyba wcześniej wybierałem jak u tamtych, a teraz tamtą stronę pierwszą. No i tutaj minęło kilka dni, odkąd wyrzucałem, no i już się nazbierało. U tamtych też zaraz, w następnym tygodniu będę wybierał, raz w tygodniu. Dwa razy, no się raz na dwa tygodnie. O. Co chcesz? Kurde, tu był też taki ten. Musi być podparty od murka, bo mogą pchnąć mi na plandekę. Dobra, działam. Szkoda czasu. Pamiętam, jak kupiłem tego Belarusa, ciężko te chodzą w nowym traktorze, ciężko biegi chodzą. Teraz to już tak się fajnie rozchodziły, że prawie jak z rewersem działam. Ten obornik pójdzie w najprawdopodobniej po rzepaczysku. Znaczy nie, inaczej. Po rzepaczysku pójdzie po ferment, potem talerzówka. Poczekam, aż odbije. Dam na to obornik, zaoram i jęczmień hybrydowy Hybido. Będę zbierał obornik na po kukurydzy. Jak się uda, to wywapnuję
pola w tym roku z firmą Elmar. Przywiozą wapno i usługowo rozsieją na polach. Tutaj, aby z początku zacząć sobie ładnie, to później tylko się będę wbijał. Jak jest takie błoto, to jeżdżę szybszym biegiem, nie wyłączając napędu, i tutaj nic nie może się wydarzyć, bo jest na tyle możliwości poślizgu koło, że na pewno nic się tam nie zadzieje. Będę teraz myślał nad jakimś planem, co gdzie siać, bo jeszcze powiem wam, oprócz tego, że jęczmień i kukurydza wiem w którym miejscu, to nie wiem, co będę jeszcze dalej siał. Podejrzewam, że dalej żyto. Chyba że jak po tym wapnowaniu spróbuję przeżyta. Ciekawi mnie też, jak ta kukurydza wyjdzie po tym ranem. Teraz po tych deszczach została strzał na wschody ładne. Aby nie zadusiło ją badyle, chwasty, to myślę, że coś będzie. Widzimy się w dalszych postępach pracy. No minęło parę minut, już połowinki. Sprawnie to idzie teraz. Tą łyżką. Dobry pomysł był, żeby tym zacząć wybierać. Trochę zaczęło kropić w międzyczasie, ale uspokoiło się. Już tego deszczu mi wystarczy. Powiem wam, że nie mam mowy o suszy w tym roku. Owszem, kwiecień był trochę z deficytem wody, no ale myślę, że jest to już nadrobione. Nie wiem jak w innych rejonach Polski, ale tutaj u mnie okolice w 100% jestem przekonany, że na chwilę obecną dla zbóż, nawet gdyby już miało nie padać do żniw, to ziarniaki pozalewa tak jak trzeba. Może i z kukurydzą, gdyby miało nie padać, ale coś mi się wydaje, że chyba w
tym roku nie będzie pomocy suszowej od rządu. Chociaż nie wiem jak dla was, ale dla mnie nie przyszły jeszcze pieniądze za tamten rok. To jest dziwna sprawa. Po wywar bym pojechał, ale kurde, takie błoto. Mogę nie wyjechać. Dzisiaj były też mieszane bez wywaru. Powiem wam, poprawiły się te cielaki. Widzę sam od lutego, jak tutaj jestem, połowy chyba, czy końca. To jest bardzo duża poprawa. Obrastają. Może obrastałyby jeszcze lepiej, gdybym miał lepsze pasze, ale robię co mogę na tym, co mam. Wystarczy, że doczekam do żniw. Za chwilę będzie świeża siana kiszonka. Zboże własne. Później kukurydza. I te byki na 100% wyprowadzę tak, jak należy. W odpowiednim czasie i z odpowiednią wagą. Z tamtymi może być... Chociaż też nie są brzydkie, ale moim zdaniem minimum 100 kg im brakuje, mają opóźnienie na dzień dzisiejszy. Trzeba będzie to nadrabiać, a 100 kg nadrabia się 3 miesiące. Można powiedzieć, że za miesiąc tą porę to już rzepaki będziemy kosić. Ten rzepak dużo wcześniej zakwitł sąsiada, mój później. Mój jest w tej chwili to już ponad połowa kwitnienia, a tutaj końcówki już tylko są te, co i tak nie zawiążą pewnie. Jakaś odmiana późniejsza u mnie chyba po prostu. Też jak robiłem zabieg na płatka, to byłem... Rzepak był w fazie połowy kwitnienia. To było w tamtym tygodniu. Takie informacje dostałem od doradcy, który sprzedał mi środki, że w połowie kwitnienia, że za wcześnie nie ma co wyjeżdżać z zabiegiem na płatka. Nie wiem, ja tam się nie znam, sugeruję się tym, co mi specjaliści mówią. Wyskoczył mi ten napęd. On ma dwa zakresy załączanie napędu. Jeden to jest na poślizg koła, ale nie działa na wsteczny. A drugi jest zapięty na stałe. Widzimy się za chwilę, już zaraz koniec. Chyba wbiłem się właśnie po ostatnią łyżkę. Wywiozę, zmienię tutaj łyżkę na krokodyla. Łyżko krokodyla.
i przywiozę słomy do podszczelenia i przeganiamy je z powrotem. Całkiem dokładnie nie będę wybierał. Musiałbym widełkami, wiecie, nie chcę się. No, wystarczy. Ścielimy i wganiamy. Akcja zakończona całkowicie. Nie trzeba tylko podgarnąć teraz. Ja idę po łopatę. Trzymajcie się, niech plon będzie z nami.